To lepiej zawsze stąd jest daleko. Hej, witajcie, to Seversi i... I człowiek, który się śmieje tego, jak bardzo można wracać. I witamy w kolejnym odcinku, sobie zagrajmy w Mega Man Battle Network 6 Cybeast Kurczak. O kurcze, niby to zapisz na Blastmana, Aquamanę. Proszę, tak. No, nie jest Blastman. Tak, czy znaczy, Chip jest, ale... Stwierdziłem, że... Nie chcę mieć na dwa kity, więc widzę, że to nie jest podatny na ogień. Tak, to... Pretty much jest powód, dla którego gramy teraz z Spoutmanem, a nie Tomahawkmanem. No i Spoutman miałby przewagę przeciwko temu ognistemu. Chwilę później Sevik trafia na przyjaciela, który atakuje elektrycznością. Jeżeli... Zastanawiam się po prostu, czy Circusman by wyskoczył? Nie. Może lepiej nie. Chciałem. No, niebezpieczne pytanie. Tak? Czy zapisałeś? Nie. Jak będziemy na dole, to zapiszę. Okej. Dobra. Jesteśmy zapisani. Dawaj zdanie. No i dobra, i teraz... Będziemy próbowali planu Shinji'ego. Znaczy, plan to za duże słowo. Zamysłu. Teraz lepiej. Nigdy nie pamiętam, który nawigator które rzeczy zdejmuje. Z tych chmurek, to znaczy tak dalej. Bo z tego co pamiętam, Tomahawkman zdejmuje drzewa. A Spoutman na logikę zdejmowałby ogień. Co? Na logikę Spoutman zdejmowałby ogień. No tak, ten. Co tam jeszcze jest w falzarze? Dustman. Groundman. To Dustman pewnie zasysa chmury. Tengu-man. Tengu-man, no to nada, no to chyba mówiłem. A to może Groundman? Nie wiem. Jeszcze się zastanawiam, co Groundman może. Groundman nic nie może. A. Nie, coś musi. Aczkolwiek żadnych skał nie kojarzę ani nic. Dobra. Nie, nie chcę się wylogować. Niechcący mi się nacisnął bumper. Ty na padzie grasz? Tak. Jezu. Myślałeś, że na klawiaturze? No ja patnę to tylko na klawiaturze. Nie, ja gram na padzie we wszystko, co mogę. Odkąd się przerzuciłem na... Ja w platformówki generalnie gram, ale... Battle Networki niekoniecznie. Dobra, maestro, co robimy? Dwa razy ciachasz topodem. Tutaj tę grupkę? Te. Mieliśmy 430 punktów życia, nie? Tak. No to tutaj na pewno oszczędzimy, a zobaczymy jak to nas wyniesie pod względem backfragów. Tutaj no, długim mieczem, nie? Tak. Tam też długim mieczem. Znaczy, właściwie tutaj to już obojętnie jak będziesz. Możesz albo długim mieczem i mieczem, albo mieczem i toporem. No, wyjdziemy nawet korzystniej, jeżeli chodzi o backfragi. Więc generalnie twój plan był bardziej wydajny. Słuchaj? Opłacało się Rachel Game Overa i wracać przez ostatnią godzinę nagrania! Tak! Mamy jeden więcej backfrag i 30 więcej HP, no proszę cię, zyski! A bo bardzo i to było jakbyś wtedy miał te 30 HP więcej? Zamknij się. Tak. Zamknij się, zamknij się, zamknij się. Okej, okay. Widzisz? Przypominam tylko, że te świeczki są w miarę odporne. Na rzeczy. A najpierw wyjmujemy meteory. O, okej, okay, tutaj działa. Już nie są. No i Basta się szybko ładuje. No, jestem zdziwiony, myślałem, że Spoutman będzie dużo dłużej ładował. Nie, Spoutman właśnie bardzo szybki Basta, jeżeli chodzi o ładowanie.
No to co? No to trzeba znowu planować. Chcesz się obejrzeć w Spotmanie? Co się tu da zrobić? Da się tego jednego żółtego od tyłu i długim mieczem albo działkiem i te dwa toporem, jak przejdziesz tamtym, drugim? No to załóżmy, że długi miecz, najwyżej będziemy. Aha, znaczy generalnie, nie wiem, ja wychodzę z założenia, że działka lepiej zużywać, bo rzadziej możesz z nich skorzystać, ale... Zobaczymy, na razie długich mieczów jest więcej obecnie. Długi miecz topór na razie, powiedzmy, na tę grupę. Aha. Później mamy tutaj długi miecz mieczek? Chyba tak, bo nie widzę lepszej opcji. Długi miecz mieczek to jest ta grupka, później mamy tutaj. Tu coś wygląda absolutnie chujowo. Znaczy się, tego będę chciał znieść toporem, tak? To na pewno. Tego z działka. Tego z działka. Tę grupkę z topora. Znaczy, bo żółtego musisz długim mieczem taktycznie, tak? Jeżeli też jednym atakiem. Bo działkiem nie sięgniesz, a wszystko inne nie ma zasięgu, oprócz długiego. Zobacz, to jest tak. Działko, topór, długi miecz, miecz. No bo tego i tak musisz jakoś zdjąć, tak? No to czekaj, działko. Zobacz, działko, tutaj na tę grupę topór, później tu długi miecz i tu miecz. Na to wychodzi. Mhm. O! Tutaj jest nic, dzięki Spoutman. Znaczy... Wydaje mi się, że to po prostu działa tak, że jak przychodzisz jakimś nawigatorem, to rzeczy nie ma niektórych? Tam jest submemory, to nie dlatego. Tutaj znowu działko się przyda. Ja bym powiedział, że działko długi miecz tutaj. No chyba, że tam coś dalej jeszcze jest, nie ma. Tu jest jeszcze jedno, tutaj jest jeszcze o. Ale teraz mamy to tak, jeden miecz, trzy topory i jedno działko. No to co tutaj jest? Wszystko? Tak. No to tutaj będzie topór razy dwa. Czekaj. Spróbujemy, zobaczmy. Topór razy dwa. Masz działko jeszcze, prawda? Tak, topór razy dwa. I jak skasujemy to będę miał tak. Miecz, działko i topór. Idealnie wszystkiego zostanie. A, na pewno da się tego jakoś efektywnie użyć, ale... Nie chce mi się myśleć nad tym teraz. Okej. Okay. Wiem, że wszystkiego starczy na styk tutaj. To czyń swoją powinność. Haj, wakarimashita. Dobra. Tego długim mieczem było sięgnąć, tak? Ja... Nie pamiętam. Chyba, że pojedzie okiem, tak? Nie, bo musi wszystkiego starczyć. Jakoś odchodzisz, co? Tylko jak? No fucking way, jak to się robi? Nie możesz się rozejrzeć? Tam się idzie? To z prawej strony musisz dookoła kompletnie obejść. O Jezu. Czyli najpierw tą stronę zagadki robisz? Czyli tak, to był... Son of a bitch! Czemu to musi być takie wszystko po... Nienawidzę tej gry. Tebor, gdzie ty jesteś według tego? Chciałbym pójść tędy, ale żeby przyjść tędy, to muszę przyjść... Gro. Nie denerwuj mnie, gro. O, swoją drogą, fajne miejsce, do którego się udajemy. Nie, serio? Nie, musisz sobie z niej powiedzieć jakoś, żeby przejść dalej? Cały mój plan! Czy to miał być długi miecz? To... Dobra, i tak... Topór? Tak, wiem, topór musi być. Dobra, damy radę. Jestem pewien, że damy radę. Tak czy inaczej, po prostu trzymamy się planu. Jego możesz... Dwa razy topór tu był, tak? No, powiedziałbym, że istnieją efektywniejsze metody radzenia sobie z tym... Nie jestem pewien, chyba. Nie, chyba dwa razy topór. Że teraz będzie nam tego toporu gdzieś brakowało. Nie, no poradzimy sobie. Gdzie był... Tu był topór jeszcze, nie? Tu był topór. Jeden. Tu był jeden topór. Tutaj nie musisz topora. Tu był długi miecz.
Tutaj nie musisz to. To było tak, działko. Tu był topór. Ale jeden. A bo mieliśmy jeden topór jakby na zbycie, nie? Do... Dobra, czyli wszystko na razie się zgadza, tak? Dwa razy. Mhm. Czyli to dwa topory. Tutaj możesz długi miecz i miecz. W sumie tu mogę długim mieczem, faktycznie. Tylko czy mi będzie wszystkiego starczyło później? No, co innego zrobisz? Czy raz miecz? To też nie, topór i długi miecz później. To nie wiem, czy jest sens kolej. A tego jeszcze musisz zabić? To mieczem tym pozostałym. Aha. A tamtego żółtego działkiem? Wiesz co, pod... Ja chcę najpierw się uwinąć z tą częścią zagadki, którą wiemy, że możemy zrobić. Aha. Czyli z tą. I to było tak. Długi miecz tu. Działko obok. Działko tu. Topór przy czerwonym. Znaczy najlepiej by było, żebyś najpierw tego zabił czerwonego. Tego? Aha. Ale później i tak mnie skontruje. Jest to obojętne. No, no to obejdź się z innej strony. W lewo i w dół. A, pan. To zwykłym mieczykiem, nie? Chyba tak. I, tu, i tutaj w nich topy. Teraz idziemy do tej bandy. No tutaj to ten longsword. Longsword i tutaj shortsword. No tak, i dostałem bez longswordów już. Ojej. Tutaj topór. Tak, toporem, tak. I co jeszcze nam zostało? I została nam chyba tylko ta gromadka. To ci i ten żółt. Aha. Chyba nam mimo wszystko starczy na styk. Tak. Tego musisz działkiem odstrzelić, tak. To nie ma o tym dyskutować, to jego nawet możesz pierwszego. Mhm. Tutaj tego czerwonego odstrzelić działkiem albo toporem, obojętnie. I pozostałych longswordem. No, będzie... O, nawet uda nam się jednego... jedno zaoszczędzić. Mhm. Czy... jeszcze jakiś jeden żyje. Ale wszystko tak ładnie opracowane, a tutaj boom, nagle wbiegasz i lol, nie możesz. Nope! Dobra, bardzo dużo tych soul weaponów. No, no właśnie, chcemy chyba się... przede wszystkim... Bezpieczeństwo! Mm-hmm. Może jak przecież to słowo ogień nie ten gasić, żeby potem... A, right. To i tak musisz od tej... Mhm. O kurczę. To niespodzianka. O kurczę. Ojej. Jakie to było trudne i wymagające. Jak ty to zabijesz? To z całej strony musiało być tak. Tak, to tak. Właśnie szło. O mój. It's only getting better and better. Czy ja zdążę? Ale przynajmniej będę miał z głowy tych dwóch! No tak, a jak już tylko jeden żyje, to faktycznie można się cały czas między kolumnami ruszać. O! Albo robić tak. Multihitujący Buster Spoutmana, to jest piękne! Tak było, jak może. Tak obchodzimy. No tak. I tutaj teoretycznie jest ten... Step Memory. Okej. Okay. A po drugiej stronie, tak jakby naprzeciwko, jest HP Memory, jak będziesz chciał się podmywać kiedyś? No pewnie będę chciał. Dzięki Bogu za to, że te chipy w Gagara można dostać z Sabera. A nie tak jak w BN3 trzeba było. Ajajaj. Nie! Nice! A, bo on... Perspektywa mnie zmyliła.
O, udało się coś zrobić. Jeżeli to tylko możliwe. Dobra. Damy radę. Nice. Udało się. Tylko w strefie, w której zaczyna być niebezpiecznie. Tak, to prawda. Zapiszę po prostu. I teraz trzeba było wrócić na ten środkowy cypelek i... No. Tak, i tutaj w górę. No to tutaj już użyjemy sobie full energy i coś nas zaraz złapie. Wiem. Szlak... Siema. Ostatni krok, przysięgam. Siema, co tam? Ja mam przynajmniej te wirusy w miarę łatwe, okej? Na tych... No, można ich teraz. Zastanawiałem. Nie wiem. A jako sportman nie możesz ładować tego? Tej strzałki? Chyba bym mógł. Znaczy, bo właśnie nie pamiętam, czy to jest kwestia crossa, czy kwestia... tego, że ty też możesz jak tak. Tylko teraz tego nie przewin, jak się dowiedziałeś, że można. Mega Manie, ta forma! Zwalczyłeś moc cyberbestii! Len! Proszę! Uciekaj! Skasuj mnie! Byłem blisko. Ups. No co se zwalczył? Co ty mówisz, Mega Manie? Nie poddawaj się! Trzymaj się tam! Len, co powinniśmy zrobić, blub? Czekaj, Mega Man dalej... Nie, nie mogę tego robić. Nie mogę się wstrzymywać. Muszę go tu powstrzymać. Atakuj, Spoutman! Czy to w porządku? Ja w końcu rozumiem. I Mega Man też mnie poprosił. Chciałbym, żeby wszystko, co było potrzebne, to go po prostu... żeby stracił przytomność. Po prostu znokautować. A gdyby to zawiodło... Muszę go powstrzymać niezależnie od wszystkiego. Zrób to, Spoutman! Musisz go powstrzymać! F-Beast! Jest naszym nowym bossem! No to chyba więcej chapaliśmy, to oszustwo. Oszustwo? No bo to jest, wiesz, moc cyberbestii. Ekstremalne oszustwo! Hop, tak. Z F-Beastem to jak się nigdy się nie walczy. Fajny counter hit. Nie, nie da się ładować, próbowałem teraz. Aha. Okej. Teraz... On nie flinchuje, czy mi się wydaje? Od Toma Hookmana się nie flinchuje chyba po prostu. Znaczy nie, w ogóle mi się wydawało, że bardzo mało flinchował. Teraz zobaczymy. Nie flinchuje. Nie flinchuje. Znaczy nie przecinek flinchuje. Idealnie. Wow, to był... To byłby blisko S-ranka. Mega Man! Odwisking, screeching. Mega Man w porządku? Mega Manie! Wszystko z nim w porządku. Tylko zemdlał to wszystko. Ale potrzebuje trochę pomocy. Naprawdę? Boże, dzięki. Już wyloguję Mega Mana. A hu hu hu! Nie wydaje mi się! Nie! Wielkie dzięki! Właśnie ułatwiłeś mi życie! Circus Man! Ach, a ja już myślałem, że będę musiała ciężko pracować. A wy, jak każdy porządny klauny, ustawiliście, że dostałem to wszystko w pięknym, srebrnym talerzu. Niczym rakietą. Patrzcie, jak walczycie ze sobą wyszczególnionego miejsca, bo naprawdę zabawne. Jak daleko się posuniecie? Wyglądasz naprawdę przerażająco. Jedyne czego chciałem to, żebyś powiedział mi, że jestem taka mądra. Widzisz, przyjmie, że chodzi mi o to, że gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta. Nie nauczyli cię tego w szkole? No teraz zanim Circus My zabierze Mega Mana, to chyba czas.
aby wykończyć tego irytującego nawigatora, którego poruszczyłeś. Tak jest! Nie! O nie, użyłem całą moją siłę w ostatniej łamce, bo... Co zrobimy? Czas się pożegnać, dzieciaczki! Wystarczy już! Ciach. Nie widziałem! Coming! O! O tak, bo on potrzebował tego, przykrywki zupełnie. Protoman! Wybacz, że musiałeś czekać. Protomanie! Wytnij tego klauna! Tak jest. Nope, nope, nope. Iwika, ten gość nie gra fair! O tak, bo wszyscy tu grają bardzo fair. Oczywiście. No byśmy tak blisko! Zapamiętam to. O! O, o, wszyscy się można było vlogować, tylko nigdy nie my. Uciekli. Cokolwiek. Teraz Mega Man musi być leczony. Protoman! Się robi. Nie wyglądasz za dobrze, Mega Manie. Recovery! No i tylko faksy, ja nie wiem. I know, right? Zwykły rekow wystarczył. Halo? Nie, bo nie słyszałem, bo ci zcięło. Ja wiem. Okej. Okay. Tylko kotki szukają. Protoman. Czemu tu jesteś? Mega Manie! Żyjesz. I... Spoutman. Rozumiem. Musiście znowu przyjść i mnie ratować. Naprawdę mi przykro. Sprawiam tyle problemów, bo jestem taki słaby. Samo jeżdżenie po sobie jest w porządku, Mega Manie, ale... Nie tu. Czekaj, bo po tym jak to przeczytałem, to mogę zajść tylko jedno. Tak. O, jak ładnie te rzeczy latają po ścianach. No i tak odcesowujące jak butelki latające po ścianach. Garstki popracują. O, da złe. What? Which concoction did you suffer that made you think you're too weak? Spokojnie, Piccolo, będzie wszystko w porządku. Tak, będzie. Jasne. Wiesz, gdzie się teraz znajdujesz? Będzie tak samo dobrze jak wtedy, kiedy wpadasz na świnie w suikodenie. Kiedyś to było. Widziałeś, prawda? Boże. Kolegowie świnie. Suikoden. Najlepsza gra, przysięgam. Tymczasem w oczekiwaniu na chińskie czytaniki z dźwiękiem. Nigdy. Wiesz, gdzie się teraz znajdujesz? Tak, racja. Wybacz. O. Co jest, Protomanie? Chod, wyczuwam coś bardzo blisko. Coś bardzo mocnego. A, i zbliża się. Ta moc. Nie może być. Tak, to on. Mega Man, Spoutman, wylogujcie się! Zbyt niebezpieczny, ja się nim zajmę. Ale! W waszym obecnym stanie po prostu mnie spowolnicie. Zniknijcie! Kanał! A, za późno. Spoutman, wyloguj się szybko! Uciekł. Uciec. A i tak nie jestem zainteresowany małymi płotkami. Chcę tylko wielkie ryby. Ciebie, Mega Manie. Pytanie brzmi, czy pójdziesz cicho? Baryl? Ten głos to baryl! Naprawdę tylko jeden człowiek mógł być dowódcą trzeciego świata, jak o tym pomyślisz. Wygląda na to, że pogłoski były prawdziwe. Wybacz, ale twoje źródła się myliły. Wszyscy się o mnie mylili od początku. Robiłem to wszystko dla siebie od samego początku. A teraz oddaj moc cyberbestii. Protomanie, nie rób tego, co ten pan mówi! Zetnij kernela tam, gdzie stoi. Ta jest. Mega Man, zostaw to mi. Już raz z nim walczyłem.
Dokończę to tutaj, teraz. Ty powinieneś się wylogować i odpocząć. Nie. Co? Protomenie, chcesz walczyć z Kernelem, prawda? Ale to niczego nie rozwi... O nie, 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 nie! Mega Man Battle Network 7. Żegnają się z wami. Trzymaj się ciepło, cześć! Ale powiedz mi tylko jedną rzecz jeszcze. Tak. Tak na koniec. Słucham. Po co ty właściwie walczysz? Właśnie nie wiem, po to, żeby takie głupie niebieskie kupy gówna nagle stawały się pacyfistami! Nienawidzę tej gry.